Dodawanie własnych publikacji do konta ORCID odbywać się może na kilka sposobów. Najprostszym jest pobranie listy publikacji z innej bazy. W tym celu należy kliknąć przycisk Add Works i wybrać opcję Search and Link. Po jej uruchomieniu pojawi się lista dostępnych baz, z których możemy pobrać listę naszych publikacji. Warto zaznaczyć, że proces pobierania danych z każdej bazy wygląda nieco inaczej. W przypadku bazy Scopus wygląda on następująco. Inną popularną bazą, z której można pobierać dane, jest Base. W tym przypadku pojawia się konieczność utworzenia konta w bazie Base. Po dodaniu publikacji do konta ORCID może pojawić się konieczność edycji niektórych pozycji. W tym celu należy wybrać opcję Make a copy and edit i wprowadzić pożądane zmiany. Publikacje można dodawać także ręcznie. W tym celu należy wybrać przycisk Add Works i wybrać opcję Add Manually. Po wprowadzeniu danych należy zatwierdzić dodanie zasobu poprzez kliknięcie przycisku Add to List.